Witam Was serdecznie na kanale pasjonatów gamingu. Mówi dla Was Angelus Dark. Przyjechała do mnie kolejna kolekcja. Tym razem za około 250 ziko. W środku jest jedno pudło, drugie pudło, trzecie pudło i jeszcze chyba koszulki na karty. Takie malutkie. I dodatkowo klaser. Wszystko to rozłożymy na naszym kanale na łopatki. Ale pierw muszę wyjąć kartę z klasera, bo jednak przeglądanie klasera nie jest zbyt wygodne. Dobrze, wszystko uprzątnięte. Możemy zaczynać. Rozpoczniemy od tych mniejszych pudełek. Widzę, że są koszulki, więc już nie będę tego wyjmował. Ale tutaj są jakieś karty. Tokeny. Day Night. O, inicjatywa. To jest całkiem cenna rzecz. Szczególnie, że nie był to popularny dodatek, więc inicjatywa była tylko w nim. A ludzie czasem nią grają. Teraz drugi boksik. O, basiki, chyba same basiki, więc no, jeszcze jakieś budżetowe duale, więc też tylko tak na szybko zobaczymy, czy może coś się nie ukryło w środku. Jeszcze troszeczkę wypełniaczy. Och, jednak coś odkryłem. Warto było tu zajrzeć trochę ładnych klimatycznych fullartowych basików. Całkiem fajne. Foliowany. Trochę Gilgate'ów i jeszcze trochę więcej. Przyznam, że jestem bardzo szczęśliwy, że udało się znaleźć takie basiki. Jest ich trochę. Nice. No i przechodzimy do głównej atrakcji. Pudło. Powoli będę wyjmował karty. My tutaj dzisiaj trafimy. Ohoho. Trochę niepoukładane. Też troszkę basików się nam wkradło. Są jakieś Baldur's Gate'owe. O, i jeszcze jeden ładny basic. Ale to sam krapik. Komony i komony. No, przyznam, że Electromancer jest całkiem grywalny, choć nie jest to bardzo wartościowa karta, głównie wydycha działa. Ten typek też działał troszeczkę w standardzie, teraz już nie gra. Beacon Bot. To jest przyjemna rzecz. Też można sobie to zachować w razie czego. Ale to też karta budżetowa. O, Battlecry Goblin. To jest bardzo fajna karta, grywa w goblinach, więc tą kartę warto sobie gdzieś jak się ma krapie wyjąć. Electrostatic Field. To też jest całkiem wartościowa rzecz. Śmieszne gobliny. Troszkę Baldur's Gate'a. O, to też jest bardzo fajna rzecz. Mamy Full Hand i dodaję jeszcze manę. Fire Diamond to może te stare edycje są troszeczkę warte, ale ta niestety nie. Tutaj takie zapychacze troszeczkę. I ściana tekstu. Uwielbiam takie karty. Po prostu coraz częściej się pojawiają. O, coś tam. Tak jakby jakiś deck mały. Albo po prostu zielone karty. No
Lanowar Visionary. No, całkiem grywalna karta w Pauperku albo w Commanderze można nią pograć. Jeszcze jeden Visionary. Weteran też całkiem spoko gra teraz w różnych dekach. Runy. Runy to tylko w jednym dodatku były, więc nie są jakoś wartościowe. Nie widziałem, żeby ktoś grał runami. Trochę jakichś basiców, zapychaczy. No na razie nic tutaj ciekawego nie ma takiego bardzo. Ale liczę, że może coś się znajdzie. Jeszcze mamy całe pudło. O, opt. Taki fajny. Bardzo ładny. Katarik Pear. Foliowany, więc też fajna rzecz. Scriver of Critics. Grand Spiral też jest kartą grywalną. Tutaj trochę zielonych, śmiesznych kart. Jakiś Goblin Raging. Trochę. Master Chief. Dobra, Master Chiefa nie będziemy zbierać. Tutaj już troszeczkę jakichś Baldur's Gate'owych kart. A w tym dodatku nie było jakoś takich mega grywalnych rzeczy w dużej ilości. Szczególnie jeśli chodzi o komony, komony. Ładna folia. Defendery. Nie, to Marvel Trickster. To grało całkiem fajnie w standardzie. Ogólnie to jest całkiem przyjemna rzecz. To sobie można zachować. Fading Hope. Parę złotych chodzi. O, i play Witfire. Dyszka. Jednak jest coś przyjemnego w tym dodatku. Chiffon Harvest. No to... Też przyjemna karta. Voldaren Epicure gra teraz. Całkiem sporo. Washout. Washout też jest fajną kartą. Głównie do EDH. Consider. Grywalny. Szalejemy dalej. Jakieś duale. Tutaj znowu jakiś deck jest. Imprisoner. Niby karta grywalna. O, jeszcze jeden folarcik. Jeszcze jeden. Ale nie jest jakaś taka warta zabrania. Bloodbag. Swampy, 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 plańsy. Mortify. Gra w Commanderach chyba tylko tam. Jeszcze jeden swampik. No to dopiero łamę kolekcja. Tutaj widzę, że bardzo dużo fajnych takich commonów i okomonów. Reclamation Sage też jest dobrą kartą i do elfów, i do commandera. Jakieś basiki.
ilości hurtowe. W ogóle się dołożę od razu. O, tak. Sam krab. Growth spiral kolejny. I to już nic ciekawego. Katarik Reunion grywalne. Elemental, który daje 2 many. Nie wiem, chyba to raczej nie jest grywalne. End of Festivities. To jest bardzo fajna karta, szczególnie w dobie tego kota, który się replikuje co chwila, to warto mieć w sideboardzie. Szczególnie, że też sporo chodzi i ma sporo dodatkowych efektów. Tutaj nic. Czerwone smoki. Ciekawe, czy Festivities da nam się znaleźć jeszcze więcej. Fierce of Discovery. Grywalna karta, ale mało warta. Morbing Mystic, też karta grywalna. Tyramander kiedyś był grywalny, teraz już tak nie widuję go się na stołach. To już nic ciekawego nie znalazłem. Sinister Sabotage. Tam czasem gra, ale bardzo mało. Puściutko. No to jeszcze nie jest koniec pudełka. Tutaj niestety nic. Barier. Też jakiś budżetowy chłam. Hazda Marshall. To chwilkę grało w standardzie, ale już się teraz raczej nie widuje. Puściutko. No. Już ponad połowa pudła za nami. Może jeszcze coś fajnego wpadnie do kolekcji. Mulch jest taki grywalny, ale też dużo nie jest warty. Abrade też to samo. Nawet jakieś karty do standardu. Kłecze. Kłecze też są nic nie warte. Śmieszne latające kotki. I jeszcze jeden consider też złotówkę może chodzi.
Freelit Mystic. To jest karta fajna WDH. Moon Coil, nie, Lava Coil. No to przydrukowali lepsze rzeczy teraz. Terra Runestone, no przyjemna blokada. Dla przeciwnika może mniej, ale karta w miarę sensowna. No i to koniec. I ostatnia część tego pudełka. O, to są grywalne pajączki. W jakiś sacrifice. Bloodpack. Myślałem, że co innego. Komony i uncommony. No i koniec pudełka. Sprzątnę tutaj, żeby zrobiło się miejsce na kolejne karty. I idziemy do Erek. No to kontynuujemy przeglądanie Erek. I tutaj mamy Kogla, The Titan Ape. I to jest bardzo fajna rzecz. Jeszcze foliowany. Vito kolejne. Chyba był jakiś dual deck z tymi dwoma panami. Kaya Gaze Hunter. Voice of the Blessed. No tego gościa to mi brakowało w kolekcji. Bardzo się cieszę, że go trafiłem. No jest całkiem dopakowany jak na kartę za dwa many. Graveyard Trespasser. Też jest bardzo fajną kartą. Tutaj troszeczkę zapychaczy. Rockfire Veil też jest fajną rzeczą. Gutter Bones jest spoko, ale nie jest dużo warty. Consuming Tide. Nawet nie wiem, ale zachowam sobie. Jakieś backgroundy. Całkiem przyjemne. Blood Money. Też fajna rzecz. Czy tutaj coś jeszcze ciekawego nam się trafi? Storm Carved Coast i Ruinous Ultimatum, Lord of the Forsaken, Nerchant of the Ancient Way, Archmart Emeritus. No przyznam, że erki są całkiem zacne jak na taką kolekcję. Zariel, Timut. Czy to coś jest warte? Chociaż w sumie jest Ward, to może coś być. Yorolo, Old Stick Finger. Karta może nie dużo warta, ale całkiem porządna. Cyklon Summoner. Giganty. Agresywne kabany. Tutaj już takie budżetowe karty. I jeszcze piękny brainstorm na sam koniec. No to może kolekcja o Haunting Voyage, Unnatural Growth, Lightning Bolt, Current Stay Away, foliowane. Więc może kolekcja nie była jakaś taka mega gigantycznie fascynująca, ale jest sporo grywalnych kart. Może w komonach i komonach nie było za dużo. Ale w erkach coś ciekawego udało się wygrzebać. No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie na tego Rainstorma, Wojarza,
Grota i Bolta, co tak naprawdę zawsze są fajnymi rzeczami. Bolty, Lord of the Forsaken, Ultimatum, Coast, Veil, te dwa typy Kaja, no i Kogla i Torn, więc wydaje mi się, że kolekcja jest spoko. Wiadomo, mogło być trochę lepiej, ale czy wyjdę na plus, to tak naprawdę dowiem się po przeliczeniu wartości kart. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. A na koniec jeszcze podsumowanie.